Kolejny punkt naszych obrad. Zmiany budżetu miasta Krakowa na rok 2012. Dotyczy zmianowania wydatków w działach 600, 750, 851, 852, 900, 921. Zadania priorytetowe 9. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 900, drugie czytanie. Referuje pani dyrektor Małgorzata Pałka. No, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, do projektu uchwały nie wpłynęły poprawki ani amendmenty. Dziękuję. Zatem stwierdzam opcję tego czytania i bardzo proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały według druku nr 900? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zatem zamykam głosowanie i proszę o wybór. 35 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych. Nie biorąc udziału w głosowaniu, to stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejna uchwała to zmiana uchwały nr 35, łamane przez 461 przez 12 Rady Miasta Krakowa z 4 stycznia 2012 w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 oraz w sprawie zmian budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian planu wydatków w działach 600, 710, 650, 801, 852, 900, 927, 926. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 901, drugie czytanie, referuje też pani dyrektor Małgorzata Pałka. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, do projektu uchwały według druku 901 wpłynęła poprawka pana radnego Woźniakiewicza. Ona dotyczy niezmniejszania środków z zadań budowy oświetlenia w Parku Lotników Polskich. I opinia pana prezydenta do tej poprawki jest negatywna. Bardzo proszę, czy pan radny Woźniakiewicz, autor poprawki, chciałby zabrać głos? Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, istotę tej poprawki przedstawiamy podczas dyskusji w pierwszym czytaniu. Polega ona na tym, iż jednak nie przenosi się środków prawie całych z zadania oświetlenia Parku Lotników Polskich. Bardzo proszę Państwa o poparcie tej poprawki. Uważam, że jeszcze powinniśmy realizatorowi dać szansę. Nie do końca zgadzam się z rekomendacją, że po tej porze roku wykonanie tego zadania jest niemożliwe. Byłem 8 lat przewodniczącym Rady Zarządu Dzielnicy i nieraz zadania związane z oświetleniem w ostatnich miesiącach roku były realizowane z powodzeniem. Dziękuję bardzo. Zatem będziemy głosować poprawkę pana radnego Woźniakiewicza. Proszę o przygotowanie. Czy jeszcze? Tak, oczywiście stwierdzam odbycie drugiego czytania, ale zanim, że tak powiem, jeszcze musimy przegłosować też tą poprawkę. Czy do poprawki jeszcze pana radnego ktoś ma uwagi? Jeżeli nie ma, to proszę o przygotowanie urządzenia w sprawie przegłosowania tej poprawki. Bardzo proszę. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wybór. 23 za, przeciw 5, wstrzymało się 4, zatem stwierdzam, że poprawka została przyjęta. W takim razie, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania całej uchwały wraz z poprawką pana radnego Woźniakiewicza. Proszę o przygotowanie urządzenia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 91 wraz z poprawką wcześniej przyjętą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto nie bierze udziału w głosowaniu? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wybór. 36 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych, 0 nie biorących udziału w głosowaniu, ale stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejna, proszę Państwa, uchwała to są zmiany w budżecie miasta Krakowa na 2012 dotyczące zwiększenia planu dochodów w dziale 758 oraz zwiększenia planu wydatków w działach 801 do 854. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 902, drugie czytanie, również referuje pani dyrektor Małgorzata Pałka. Bardzo proszę. Przewodniczący, Szanowni Państwo, do druku nie wpłynęły żadne poprawki ani odrzucenia. Dziękuję. Zatem stwierdzam opinię drugiego czytania i proszę przygotowanie urządzenia do głosowania nad tą uchwałą według druku nr 902. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę, zamykam głosowanie. Proszę o wybór. 33 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw, 0 nie biorących udziału w głosowaniu, zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. I
kolejna, proszę Państwa. Sprawa to są zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2012, dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 921, zmian w planie dochodów w działach 650-756 oraz zmian w planie wydatków w działach 600-710, 750, 801, 854, 900, 921, 926. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 923. Bardzo proszę o pozbywa komisji, opinia Komisji Budżetowej. I tu jest odstąpienie od tego czytania, ale proszę Panią pokazać. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 350 tysięcy. Jest to w związku ze zwrotem dodatku VAT. Ta kwota jest przeznaczona na udzielenie dotacji planu zaopatrzenia krajowej. Kolejna zmiana dotyczy dostosowania do obowiązujących klasyfikacji budżetowej dochodów 250 tysięcy. Następna zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 5 644 000. Szczegółowo zadanie inwestycyjnych wymienionych w uzasadnieniu oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 644 000. Jest to zmiana 801 854 z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne wynagrodzenie. Proszę Państwa, czy jak powiedziałem, jest do tego pozytywna opinia Komisji Budżetowej? Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Czy są stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam odbycie pierwszego czytania i w związku z tym, że jest prawidłowo złożony wniosek grupy radnych o odstąpienie od tego czytania, a statut przewiduje, że w wyjątkowych okolicznościach co najmniej 15 radnych można tak odstąpić. Zatem stwierdzam odbycie pierwszego czytania i zgodnie z paragrafem 36 wyznaczam termin poprawek na godzinę 12.40 i termin ostateczny poprawek na godzinę 12.50. Proszę Państwa.